Dzień dobry, witam Państwa bardzo ciepło, choć już nie aż tak gorąco. Witam, proszę Państwa, na wykładzie, który towarzyszy naszej aktualnej wystawie poświęconej jednemu artyście, Józefowi Brandtowi, wystawie przygotowywanej przez wiele lat. To następna wielka monografia Muzeum Narodowego w Warszawie po chociażby ostatnio wystawie Aleksandra Gierymskiego. Józef Brandt to jeden z naszych najciekawszych, najważniejszych malarzy XIX wieku, ale wydaje się, że jest artystą, który trochę stracił na swojej popularności. Dlatego, że w swoim czasie Józef Brandt, w jednym tchem moglibyśmy go wymienić z tylko właściwie dwójką polskich artystów, czyli z Janem Matejką i Henrykiem Siemiradzkim. Artystami, którzy odnieśli sukces, cieszyli się wielką popularnością w Polsce, ale też przede wszystkim odnieśli sukces międzynarodowy. Tak również było w przypadku Józefa Brandta i wydaje się, że trochę mniej niż o tych dwóch pozostałych obecnie o nim pamiętamy. Nasza wystawa jest świetną okazją do tego, aby zastanowić się, dlaczego tak się stało. Skąd malarstwo Józefa Brandta w tej chwili już aż tak bardzo na nas nie działa, jak bardzo działało rzeczywiście na publiczność XIX-wieczną. Jednym z powodów wydaje się to, iż obrazy Brandta osiągają pewne mistrzostwo w efektach, do których my jesteśmy już dość mocno przyzwyczajeni. O obrazach Brandta mówiło się, iż dosłownie słychać ten koni z jego płócien, że szczęk broni, że to są takie udźwiękowione obrazy. Brandt zafascynowany był dynamiką. Bardzo wiele jego rozwiązań technicznych również, kompozycyjnych służyły temu, aby nadać właśnie jak największy pozór ruchu. Dla publiczności XIX-wiecznej robiło to ogromne wrażenie. My jesteśmy już przyzwyczajeni do filmu, telewizji, takimi obrazami po prostu jesteśmy otoczeni. I chciałbym Państwa dzisiaj zaprosić właśnie w taką podróż w czasie, aby z tej perspektywy XIX-wiecznej spojrzeć na obrazy Brandta, na obrazy, które stanowiły pewne apogeum realizmu w połączeniu z pewnymi metodami akademickimi, co też jest jednym z elementów, poprzez który zachowujemy pewien dystans do twórczości Brandta, bo rzeczywiście, jak się przekonamy, Brandt wywodzi się z dość tradycyjnej edukacji akademickiej XIX-wiecznej, łącząc to z tym bardzo wyraźnie elementy realistyczne, który to realizm rozwijał się w drugiej połowie XIX wieku, ale też Brandt nigdy nie był takim wyraźnym eksperymentatorem. Jednak jak się przekonamy, w jego twórczości bardzo bogatej można dostrzec wiele interesujących zagadnień i aktualna wystawa to w pełni pokazuje. W pierwszym momencie może nam się wydawać, że to twórczość dość monotonna, dlatego że Brandt wybierał bardzo często dość podobne tematy, umiejscawiając się w nurcie historyzmu, najchętniej sięgając do historii XVII-wiecznej i w takim nagromadzeniu, jak obecnie mamy, mogą one nas przytłoczyć, ale spróbujmy się przyjrzeć niektórym z nich trochę dokładniej im się przyjrzeć, no i docenimy też niezwykły talent malarza, to nie ulega wątpliwości, i też wielką pracowitość artysty, bo dzisiaj chciałem Państwa
zaprosić też na opowieść o artyście, który jest artystą sukcesu. I może to też jest jeden z powodów, dla których Brandt trochę mniej nas fascynuje, bo my jednak tak lubimy takich artystów przeklętych, którzy muszą walczyć z przeciwnościami. A ja dzisiaj chciałem Państwu też opowiedzieć historię bardzo pozytywną artysty, który dość szybko osiągnął sukces, który tym sukcesem cieszył się właściwie przez całe swoje życie. To był i sukces, jeśli chodzi o popularność, sławę, ale również i finansowy, komercyjny. To wszystko kryje się za tą twórczością Brandta. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie ma układ mniej więcej chronologiczny, tak to sobie powiedzmy. Ja też Państwu mniej więcej będę się starał nie tylko o życiu artystę opowiadać, ale też jego pracę pokazywać, bo jak się przekonamy, ten układ chronologiczny ma tutaj spore znaczenie. Pomimo tej pewnej homogeniczności jego twórczości, to jak się okaże, jednak mimo, że nie było takich wyraźnych eksperymentów, mimo, że nie było w jego twórczości jakichś awangardowych rozwiązań, to ona też przechodziła ewolucję, przechodziła zmiany, no bo też pamiętajmy, że Brandt był artystą nie tylko płodnym, ale również i długo tworzącym. Wystawa jest efektem pracy całego zespołu kuratorskiego. Tutaj przede wszystkim kuratorką wystawy jest pani Ewa Mickę-Broniarek, współkuratorką Agnieszka Bagińska, która szczególnie zajmowała się rysunkami, które zajmują też ważną bardzo rolę w twórczości Brandta, ale to, tak jak powiedziałem, cały duży, no może nie aż tak duży zespół, ale jednak kilku osób, które stworzyły wystawę, której właściwie do tej pory nie było. Nie zawsze, nie wszystkie dzieła dało się sprowadzić na tą wystawę, ale co się dało, to w tym momencie możemy właśnie mieć takie spojrzenie na całość twórczości artysty. I proszę Państwa, mówiąc o tej pracy, która została wykonana w odniesieniu do postaci artysty, proszę pamiętać, że nie tylko jej efekty widzą Państwo na wystawie. Wystawie towarzyszy katalog. Ja tutaj go nawet dla Państwa przyniosłem, żeby się przekonać, jak to jest. To są potężne trzy tomy wydawnictwa, gdzie znalazły się nie tylko obrazy prezentowane na wystawie, bo to właściwie po raz pierwszy się zdarzyło, że twórczość Brandta została tak dokładnie opracowana. Tutaj znajdą Państwo informacje o wszystkich pracach, które udało się odnaleźć, albo nie udało się odnaleźć, ale pozostały po nich jakieś ślady. I czasem to była taka praca detektywistyczna, dlatego że twórczość Brandta jest dość trudna, przekonamy się o tym, będę Państwu o takich przykładach mówił, do takiego pełnego opracowania, nie tylko ze względu na liczbę obiektów, ale też różnorodność relacji. Czasem się zdarzało, że jakiś obraz, tak maksymalnie proszę sobie wyobrazić, że nawet są obrazy, jak tutaj specjaliści się doszukali, które występowały pod 40 różnymi tytułami, więc proszę sobie wyobrazić, jak było trudno ustalić, który obraz, o którym jest mowa, no, na ile to się dało. Ta cała wiedza znajduje się w tym katalogu, ale również wystawie towarzyszy troszkę mniejsze, poręczne wydawnictwo, gdzie też podstawowe, najważniejsze informacje Państwo znajdą. Zresztą w wyniku tych prac pewne informacje, chociażby dotyczące biografii artysty, również zostały zweryfikowane. I proszę Państwa, chciałbym zacząć. Właściwie na wystawie pojawiają się prawie wyłącznie pracę samego Józefa Brandta. Takim wyjątkiem jest tutaj ten portret, już wykonany w momencie, kiedy artysta święcił nie tylko sukces, triumfy, ale też już był artystą takim bardzo uznanym, kiedy świętował swoje jubileusze. I na początek chciałbym właśnie zacząć troszkę od końca, to znaczy takiego opisu, który
pojawił się przy okazji takiego jubileuszu 50-lecia pracy twórczej, bo dzisiaj nie tylko o twórczości Branta chciałem Państwu trochę opowiedzieć, o tym przede wszystkim mówi wystawa, ale też żebyśmy spojrzeli na Branta jako na człowieka, bo również warto, była to też postać bardzo, bardzo pozytywna, proszę posłuchać. A jako człowiek jest ten pogodny, mężny starzec jedną z najpiękniejszych postaci tego niknącego już powoli typu szlachcica polskiego, któremu najlepiej w polu i na koniu, ze strzelbą i psami, jedynego do rady i wskazówki i zawsze chętnego pomocy, zapatrzonego z miłością w przeszłość, ale miłującego dzisiejsze pokolenie, w gronie którego czuje się młodym i szczęśliwym. No, można byłoby powiedzieć, że to taki panegiryk z okazji jubileuszu, ale okazuje się, że chyba rzeczywiście sporo prawdy w tym jakże takim świetlanej wizji artysty. Wizji, która tutaj, ten cytat mówi nam o takim kultywowaniu polskiej tradycji przez Józefa Branta i rzeczywiście Brant, pomimo że karierę zrobił za granicą, z Polską miał cały czas kontakty, tu częściowo mieszkał i właściwie przedstawiał praktycznie wyłącznie sceny z polskiej przeszłości i był no, jednym z tych głównych postaci, które niosły to wsparcie dla ducha narodowego w czasie zaborów. A jest w tym pewien paradoks, bo to łatwo odkryć patrząc na nazwisko artysty, że jego rodzina nie wywodziła się z Polski. Zacznijmy od rodziny ojca. Tu poświęcę chwilę na to pochodzenie, bo ono jest bardzo, bardzo ciekawe, ważne i też zdeterminuje taką bardzo pozytywną, pozytywistyczną wręcz można powiedzieć postawę artysty. Tu widzą Państwo portret jego ojca, Alfonsa, który był wybitnym chirurgiem. I po stronie ojca rzeczywiście Józef Brandt pochodzi z takiej rodziny lekarzy przede wszystkim. Tutaj taką też szczególnie ważną postacią był jego dziad Franciszek Antoni, który był też wybitnym lekarzem, ale też społecznikiem w czasie insurekcji kościuszkowskiej, był chirurgiem i między innymi to właśnie on otrzymał tytuł szlachecki za swoją działalność medyczną i społeczną. Ten tytuł szlachecki otrzymał jednak od cara Aleksandra I właśnie za tą społeczną postawę. Zresztą, co też znaczące, rodzina Brantów miała herb przysługa. Tu można byłoby sięgnąć jeszcze dalej. Tradycja rodzinna mówiła, że pradziad artysty Jan kupił kamienicę przy Nowym Świecie. Była więc to rodzina, która była taką rodziną intelektualistów. Pomimo że pochodziła z Niemiec, nie wiemy kiedy dokładnie Brantowie przybyli z Niemiec, to bardzo szybko się spolonizowała i ten pierwiastek patriotyzmu, polskiego patriotyzmu był bardzo wyraźnie pielęgnowany. To zresztą pewien paradoks, że Brant pochodził z takiej intelektualnej rodziny warszawskiej, a urodził się w Szczebrzeszynie. To było związane z tym, że jego ojciec otrzymał posadę naczelnego lekarza ordynacji zamojskich i stąd tutaj takie miejsce urodzenia naszego bohatera. Jednak artystyczne korzenie Józef Brandt miał po kądzieli. To jego matka
która Krystyna z Leslów. No i tutaj też już wyczuwamy po nazwisku, że również mamy do czynienia z rodziną o korzeniach niemieckich. Tu trochę więcej wiemy o przybyciu rodziny, wiemy, że nastąpiło to w XVIII wieku. Pradziad przybył z dworem Augusta II z Saksonii, miał cukiernię. Za to dziad, czyli Fryderyk Albert, stał się architektem. Zresztą bardzo, bardzo dobrym. Między innymi piastował Urząd Budowniczego Miasta Warszawy i był bardzo uznanym architektem. Zresztą nie jedynym w rodzinie. Sama matka zresztą miała też takie artystyczne zdolności. Grała na fortepianie, malowała, nawet dwa razy, dwukrotnie wystawiała na wystawie sztuk pięknych w Warszawie. No i też była w dość naturalny sposób pierwszą nauczycielką Józefa Branta. Ale dla jego edukacji ważną rolę również odegrają inni członkowie rodziny Brantów. I to właśnie tej rodziny matki. Między innymi jej najstarszy brat był też znanym architektem, a ja tutaj Państwu pokazuję Stanisława Lesla, który sam był rysownikiem, też kolekcjonerem, miał kontakty artystyczne. No i odegra on też bardzo ważną rolę w edukacji Józefa, dlatego że kiedy rodzina powróciła do Warszawy, Józef był jeszcze wtedy bardzo mały, nie powiedziałem Państwu daty, w 1941 roku Józef Brandt się urodził w Szebrzeszynie, a po powrocie do Warszawy w 1946 roku jego ojciec zmarł. No i właśnie zmarł, zresztą to też warto podkreślić, zmarł w czasie, kiedy niósł pomoc chorym na tyfus w czasie epidemii w Warszawie, więc to jeszcze jedna taka postawa, która najlepiej świadczy o tej rodzinie, z której Józef Brandt pochodził. No i jego edukacją zajął się właśnie w dużej części matka i właśnie jej brat. Zresztą później, kiedy Józef Brandt będzie się uczył w Warszawie, tutaj z kolei będzie mieszkał u swojego wuja Adama Helbicha, którego teraz Państwo widzą. To następna bardzo pozytywna postać, który też był zresztą lekarzem, on akurat filantropem, on był po prostu mężem siostry, był szwagrem matki Józefa Branta i znowu Brandt miał szansę mieszkać, rozwijać się w takim domu przepełnionym nie tylko kulturą, patriotyzmem, ale właśnie i też umiłowaniem sztuki. I tutaj wspomnijmy jeszcze, mówiąc o tym takim starannym wykształceniu Józefa Branta, zresztą bardzo wielostronnym, bo on się uczył i francuskiego, fechtunku, muzyki, śpiewu, którego dosyć długo się uczył. Między innymi w szkole w Warszawie, w której się będzie uczył, pozna, tu troszkę oczywiście późniejsze zdjęcie, Aleksandra Pruszaka. Zapamiętajmy go sobie. Jeszcze nam tutaj powróci ten jego przyjaciel. I proszę Państwa, jedna z najwcześniejszych znanych nam prac Józefa Branta z 1956 roku, więc można sobie obliczyć, że to jest 15 lat. Więc pomimo, że oczywiście praca jest dość jeszcze taka statyczna i tradycyjna, to myślę, że jak na 15-latka to od razu ten talent widzimy. Tak jak mówiłem, Brandt najpierw uczony był przez rodzinę, pobierał lekcje prywatne, również rysunku. I tutaj taką postacią bardzo ważną, właściwie osobą, która odkryje talent Branta, będzie Juliusz Kossak. Oni będą utrzymywać dość długo kontakty. Te kontakty najpierw będą kontaktami właśnie ucznia i nauczyciela.
a później przerodzi się to w taką bardzo głęboką przyjaźń. I tutaj chciałem Państwu też taką charakterystykę przeczytać, która zresztą o obu artystach, i Brandcie, i Kossaku, wiele mówi. Toż samo miłe towarzyskie usposobienie świetnego gawędziarza, ta sama pogoda i równowaga ducha, ta sama łatwość życia i przystosowania do warunków, ta sama umiarkowanie postępowa orientacja w sztuce, ten sam wreszcie dar przyswajania i harmonijnego, żeby nie powiedzieć kompromisowego, łączenia różnorodnych jej dążności. I rzeczywiście, kiedy przyglądamy się pracom Juliusza Kossaka, to widać wyraźnie, jak wiele Józef Brandt wyniesie z tego kontaktu, z tych lekcji, z tej przyjaźni. To będzie pewien punkt wyjścia dla młodego artysty. Ale początkowo wcale ta kariera artystyczna nie była przesądzona. W 1958 roku Brandt wyjedzie do Paryża, ale wcale nie, aby uczyć się na profesjonalnego malarza. Najpierw będzie myślał o takiej nauce bardziej technicznej, ale to też ostatnio się okazało. Pomimo przygotowań kilkumiesięcznych, on się po prostu nie dostał do szkoły, do której chciał się dostać. A oczywiście, będąc w Paryżu, gdzie wtedy również zresztą przebywa Juliusz Kossak i ten kontakt nadal jest bardzo intensywny, Brandt nadal pobiera lekcje i malarstwa właśnie, ale też muzyki, śpiewu. Tu nawet byłby taki moment, on był zafascynowany operą, więc może byśmy mieli wielkiego śpiewaka operowego, ale rodzina tak do końca na to przychylnym okiem nie patrzyła. I wydaje się, że w pewnym momencie wraz z tymi fascynacjami w Paryżu, on tam nie był jakoś specjalnie długo, ale następuje decyzja, aby uczył się i aby został malarzem. Juliusz Kossak ułatwia mu kontakty. Między innymi tym kontaktem jest Henryk Rodakowski, z którym też wtedy poznaje się, z którego rad Brandt korzysta. Ja oczywiście nie bez powodu Państwu pokazuję dość nietypowy obraz Henryka Rodakowskiego, ale jakże znaczący temat dla naszego bohatera. No, już widzieli Państwo, że Juliusz Kossak chętnie konie malował. Brandt zresztą z końmi, on takim będąc nastolatkiem, jeszcze dzieckiem, przez jakiś czas nie mieszkał w Warszawie, poznał takie właśnie ziemiańskie życie i ten koń, on go mógł obserwować i to, co my widzimy na wystawie, te wszystkie wcielenia konia. Więc będąc w Paryżu, z jednej strony Rodakowski ułatwi mu szkicowanie rzeźb antycznych w Luwrze, a z drugiej strony Brandt będzie miał pozwolenie, aby w siedzibie żandarmerii francuskiej właśnie szkicować konie. No i również jeszcze w Paryżu wejdzie on w kontakt, nawet przez jakiś czas, ale też niespecjalnie długo, będzie uczniem Leona Konieta, no obecnie dość mocno zapomnianego artysty, ale wtedy w XIX wieku rzeczywiście odnoszącego wielkie sukcesy, artysty, którego łączymy z nie tylko tematyką historyczną, ale również i orientalną. I tutaj ten rys też zapamiętajmy, bo sukces Brandta później to będzie też sukces właśnie obrazów barwnych, pełnych szczegółów odnoszących się często do przeszłości Polski związanej z kresami, rubieżami wschodnimi, a więc też z taką pewną egzotyką dla odbiorcy europejskiego, i tym samym też Brandt właśnie w ten nurt orientalizmu się świetnie wpisze. Ale pomimo tej nauki u tego francuskiego malarza, to nie była jakoś szczególnie długa
edukacja w tym Paryżu. Tak do końca nie wiemy, z jakiego powodu Brandt wraca do Polski. I tutaj na początku lat 60. mamy dosyć ciekawą sytuację, dlatego że bardzo długo uważano, że w tym czasie po raz pierwszy razem z Juliuszem Kossakiem Brandt pojechał na Ukrainę i Podolę. Nowsze badania wskazują, że właściwie nie ma żadnego powodu, aby uważać, że to właśnie wtedy po raz pierwszy nastąpiło. Później oczywiście te wyprawy miały miejsce i niewątpliwie ten kontakt właśnie z tymi wschodnimi rubieżami, z Kresami był niezwykle ważną inspiracją dla artysty i później będziemy to wielokrotnie widzieć w jego dziełach. Ale ja Państwu pokazuję zdjęcie z Podola. Zdjęcie, które pochodzi z, troszkę późniejsze, ale które pochodzi ze zbioru artysty właśnie fotografii. Na naszej wystawie fotografia odgrywa bardzo ważną rolę, bo też i ważną rolę odgrywała w twórczości Józefa Brandta. Początkowo to były tego typu fotografie, a więc po prostu fotografie, które on zbierał, mogły być to fotografie, które były rodzajem jakiejś takiej pamiątki, zapamiętania jakichś sytuacji, krajobrazów, tak jak tutaj. Później ta rola fotografii będzie się zmieniała. To jest jeden z tych aspektów twórczości Józefa Brandta, który należy docenić, który należy zaznaczyć. Oczywiście to jest tak, że fotografia w tym czasie przez artystów była już dość licznie używana. Ale też zresztą współczesna historia sztuki obecnie właśnie bardzo wyraźnie bada te związki malarstwa i fotografii XIX-wiecznej i tutaj to opracowanie przy okazji naszej wystawy jest też ważnym elementem, bardzo ciekawym, bo w przypadku Brandta mamy do czynienia z dość dużym zbiorem fotografii, blisko 150 zachowanych. My często wiemy, że artyści się posługiwali w jakiś sposób fotografią. Tak jest na przykład w przypadku Aleksandra Gierymskiego, ale na jego wystawie jakiś czas temu dosłownie kilka takich fotografii się mogło pojawić, bo ich po prostu one się fizycznie nie zachowały. W przypadku Brandta jest inaczej, jest duży, ważny wybór fotografii. Właśnie blisko 150 zostało po raz pierwszy opracowanych, ujętych w tym katalogu i też pokazuje, jak zmieniać się będzie stosunek, użycie przez artystę fotografii. Fotografia w XIX wieku miała taki status dosyć dwuznaczny. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, była przez artystów bardzo licznie wykorzystywana, ale na przykład nigdy nie trafiła do edukacji akademickiej, takiej oficjalnej. Wydaje się, że była chyba czasami trochę taką wstydliwym aspektem, może nawet tak można to ująć, warsztatu pracy artysty. Pomimo, że wiemy o tym, że zdawano sobie sprawę z tego, że Brandt fotografii używa, to nie była jakaś tajemnica, to on sam o tym nigdy nie mówił. Zresztą w ogóle jest bardzo niewiele relacji dotyczących właśnie warsztatu, sposobów pracy artysty, stąd tutaj też tak ogromna ta praca detektywistyczna Brandta, aby połączyć te różne dziedziny, jak fotografia, rysunek, malarstwo, w jaki sposób ten proces wyglądał. A XIX-wieczny malarz, szczególnie historyczny, potrzebował bardzo wielu odniesień, nie tylko wiedzy, ale też i wizualnych odniesień. My w tej chwili włączamy internet i właściwie mamy wszystko do dyspozycji. Na początku lat 60. Brandt zaczął tworzyć, tak jak to on sam nazywał, album starożytności. To było takich 46 kart, gdzie on właśnie wklejał i fotografie, jak Państwo widzą, ale też i wykonywał różne przerysy, aby później wykorzystać te
tam on wklejał też takie kalki po prostu, gdzie z różnych źródeł właśnie przerysowywał różne motywy, aby później mieć je pod ręką przy okazji malowania obrazów. Ten album zachował się w zbiorach rodziny, niestety nie jest prezentowany na wystawie, ale w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie jest właściwie bardzo podobny, identyczny album Władysława Czachurskiego, z którym zresztą Brandt był bardzo zaprzyjaźniony. Tego typu takie kalkowane, odrysowywane albumy to też, myślę, ciekawy aspekt pracy artysty XIX-wiecznego, no, pokazujący, jak jednak wtedy ta strona wizualna wymagała zupełnie innego podejścia. Po powrocie z Paryża, jeszcze tylko może wspomnę, mówiąc o tym paryskim epizodzie Brandta, iż szczególnie wtedy w Paryżu podobały mu się prace Rosy Bonheur, który realistki ówczesnej, dość znanej, to ją uważał za najlepszą. Zwrócił też uwagę na pracę Jeana Delacroix, uważał go za świetnego kolorystę, ale zarzucał mu braki w rysunku, jak zresztą duża część krytyki, a znaczące, iż będąc w Luwrze, najbardziej Brandta zachwycił Rubens, a więc właśnie mistrz nie tylko koloru, ale też dynamiki, która też będzie później przez Brandta rozwijana. I proszę Państwa, dochodzimy do w tym momencie tutaj do debiutu artysty, który nastąpi na przełomie 1860-61 roku na wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Najpierw Brandt będzie wystawiał akwarele i one tutaj się nie zachowały do naszych czasów. Pokazuję Państwu zdjęcie jednej z nich. To ilustracja do utworu Wincentego Pola Przygody Benedykta Winnickiego. I to też jest tutaj bardzo znaczące, znamienne, że Brandt początkowo tak dosłownie ilustruje pewne utwory literackie. Na drugiej takiej wystawie, na której będzie po raz drugi będzie prezentował akwarele, to na przykład będą ilustracje do Pana Tadeusza Mickiewicza i zresztą wtedy właśnie będzie to pierwszy już sukces Brandta, bo te akwarele się dość podobały publiczności. Wtedy już za tym drugim razem pokażę cztery, niestety nawet nie mamy żadnych świadectwo za tytułami, te akwarele się sprzedadzą, a więc to już będzie ten zaczątek przyszłego sukcesu również i finansowego artysty. No i w 1863 roku Brandt wystawi też na takiej samej wystawie w Zachęcie swoje pierwsze obrazy, między innymi właśnie tego Stefana Czarnieckiego na Tarancie, a więc ta tematyka nie tylko historyczna, ale właśnie sięgająca po wiek XVII, właściwie od samego początku będzie się u Brandta pojawiać. No, widzą Państwo, że no nie jest to jeszcze obraz, który by jakoś nas szczególnie porwał, bo też jak mówiłem, Brandt dopiero się uczył, w Paryżu wcale długo nie był, takiego profesjonalnej edukacji stosunkowo krótko doświadczył. Stąd też decyzja zresztą bardzo częsta w tym czasie wyjazdu do innego ważnego ośrodka artystycznego, częsta wśród polskich malarzy, bo w miarę blisko, a też i świetny ośrodek, jakim było Monachium i tamtejsza Akademia Sztuk Pięknych. Brandt wyjeżdża w 1863 roku właśnie do Monachium i tam początkowo będzie uczył się w takiej wstępnej klasie, w antiken klasę, gdzie będzie rysował gipsy, ale dość szybko jednak okaże się, że takie początki są dla niego już zbyt proste. W związku z tym dosyć szybko znajdzie się w
klasie, w pracowni Karla von Pilotiego. To znowu jeden z największych malarzy XIX-wiecznych, o którym troszkę słabo teraz pamiętamy, bo też przedstawiciel właśnie malarstwa historycznego, takiego pompatycznego, pełnego szczegółu, precyzji, dokładności. No i też to będzie typ malarstwa, który specjalnie Branta nie zachwyci, ale proszę zobaczyć, jak on szybko awansował tutaj w tej hierarchii edukacji akademickiej. Trzeba pamiętać, że Brandt tutaj, te pierwsze właśnie jego też rysunki, takie czysto akademickie właśnie akty, ten akt jest taką podstawą twórczości akademickiej, zresztą bardzo rzadkie przedstawienia kobiece, a już na pewno aktu u Branta. To on musiał przejść przez tą fazę taką typową, ale jednak to malarstwo takie w pełni historyczne, akademickie, takiej tradycyjnej formule mu musiało nie odpowiadać. W związku z tym też bardzo szybko nawiąże kontakty i bardzo szybko przeniesie się do takiej prywatnej szkoły, do pracowni Franza Adama. Tutaj pokazuję Państwu Franz Adam to jeden z tych artystów, bo to była cała rodzina artystyczna, zresztą też bardzo dobrze, o bardzo wysokiej pozycji w świecie artystycznym Monachium. I no tutaj właśnie już przykład nauczyciela, ale też później przyjaciela Józefa Branta, bo tutaj sytuacja się powtórzy. Franz Adam w swojej pracowni miał takie bardzo przyjacielskie kontakty ze swoimi uczniami i też właśnie w taką zażyłą przyjaźń to się później przerodzi. No i widzą Państwo, tu wybrałem taki przykład, że tu konie znowu się pojawiają, mógł je w końcu znowu Brandt malować. Zresztą Franz Adam po prostu miał konie specjalnie w swojej pracowni, żeby jego uczniowie mogli sobie na nich ćwiczyć. Wśród znajomości, przyjaźni, które się zawiązały w tym czasie, na początku pobytu Branta w Monachium, warto jeszcze wymienić w hrabiego Karla Stelle, który w efekcie będzie inspektorem Królewskiego Teatru w Monachium. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że dzięki temu Brandt będzie miał dostęp do rekwizytów teatralnych, a to też było bardzo ważne dla malarza historycznego, ale też wspominam o tej przyjaźni, dlatego że ów przyjaciel Branta miał też siostrę, która była śpiewaczką operową, Sophie Stell, którą tutaj widzimy, no i też młodziutką, piękną, a więc Monachium fascynowało się jej i talentem, i urodą, i nie inaczej było w przypadku Józefa Branta. Była to taka młodzieńcza miłość, no ale ponieważ pół Monachium się kochało w pannie, w pięknej Sophie, jak to Brandt pisał, w związku z tym ta znajomość tutaj zakończyła się raczej trwającą taką przyjaźnią do momentu, kiedy Sophie Stell wyszła za mąż i też porzuciła karierę. I jeszcze wspomnijmy o jednym artyście, z którego rad będzie korzystał Józef Brandt. Theodor Horschelt w 1963 roku, czyli też właśnie w tym momencie, objął pobliską pracownię, niedaleko pracowni Adamów. To też malarz historyczny, ale mający bardzo, on wyjeżdżał na wschód i miał bardzo dużą kolekcję właśnie różnych akcesoriów historycznych, egzotycznych. Proszę posłuchać, jak w liście do matki Brandt pisał. Brat Franca dawno mojej roboty nie widział. Kilka dni temu był w pracowni i ogromny postęp znalazł. A Horschild, tak to spolszczył to nazwisko Brandt, z którym byłem grzecznie, ale z daleka, widząc jak pracuję i że chwała Bogu dobrze idzie, tak mnie polubił, iż cały zbiór broni, łuków, siodeł, kostiumów wschodnich do mego użytku pozwolił. Jest to ogromna grzeczność z jego strony. Sam Adam się dziwi, bo zbiór jego na ogromne pieniądze cenią, a tego bym nawet na samej Ukrainie teraz nie dostał. A tutaj wszystko mam pod nosem.
Wrócimy jeszcze do tego wątku, a teraz zajmijmy się już tymi ważnymi pierwszymi obrazami Brandta, który też dość szybko przystępuje po przyjeździe do Monachium, do swojego pierwszego, do pracy nad swoim pierwszym ambitnym dziełem, jakim będzie Chodkiewicz pod Chocimiem. Scena batalistyczna, jeszcze dość tradycyjnie ujęta z relacji artysty. Mamy tutaj wiadomości, jak bardzo wytrwale pracował. Wiemy o tym, że mocno przemalował obraz. Zachowana jest fotografia, która, jak się wpatrzymy w detale, w szczegóły, pokazuje dość sporo innych elementów. No i dzięki ostatnim właśnie badaniom, porównaniom, badaniom też zachowanego obrazu, mamy już pewność, że był jeden obraz, że to nie jest tak, że ta fotografia przedstawia jakąś inną, wcześniejszą wersję, tylko rzeczywiście Brandt dość mocno pracę przemalował, on myślał o tym, aby wystawić i rzeczywiście to mu się udało na wystawie powszechnej w Paryżu, ten obraz. O Brandcie funkcjonowała taka opinia, że był artystą, który dość mocno zmieniał, często przemalowywał swoje obrazy. W świetle badań konserwatorów ta opinia funkcjonująca nie znajduje potwierdzenia. Tu rzeczywiście mamy przykład, tu się okazało prawdą to, co Brandt pisał o tych zmianach i poprawkach, ale przy innych obrazach bardzo rzadko taka sytuacja ma miejsce. I proszę Państwa, ten obraz wystawiony właśnie w Paryżu będzie pierwszym sukcesem międzynarodowym artysty, a więc proszę zobaczyć, jak on szybko nadchodzi, nie tylko pozytywnie zainteresuje się krytyka francuska czy publiczność, ale też zbierze bardzo pozytywne opinie ze strony prasy niemieckiej. I właściwie każdy następny obraz będzie ważny, duży obraz, bo też proszę pamiętać, to na naszej wystawie też widać, że ta twórczość wywodząca się spod tego znaku akademizmu to są często też obrazy duże, jeśli chodzi o swoje rozmiary. I następny z tych obrazów, który jednak zwiastuje trochę też inny nurt, który będzie się rozwijał w twórczości Brandta. To nie bitwa pod Wiedniem, do niej jeszcze dojdziemy, a powrót spod Wiednia, a więc scena o większym natężeniu realistycznym, takim można powiedzieć rodzajowym. No i to będzie z kolei obraz, który zostanie zakupiony do zbiorów cesarza Franciszka Józefa, a więc tu już rzeczywiście mówimy o dużym sukcesie. I teraz chciałbym, żeby Państwo przyjrzeli się tej grupie postaci tutaj po lewej stronie. Tutaj mają ją Państwo w powiększeniu i pytanie, czy rozpoznają Państwo, cóż to, skąd ta grupa postaci? To nie jest bardzo trudne pytanie. Ta po prawej stronie grupa postaci to praca, fragment słynnego obrazu Maksymiliana Gierymskiego. Już mówiłem o tym, że Monachium było bardzo częstą destynacją polskich artystów. Brandt rzeczywiście pomógł się Maksymilianowi Gierymskiemu urządzić w Monachium. I tu w tym przypadku mamy do czynienia, pomimo że to Maksymilian Gierymski uchodzi w naszych oczach za takiego nowatora, to jednak tu mamy do czynienia z odwrotną kolejnością, bo to właśnie najpierw był obraz Brandta, a dopiero później pikieta powstańcza Maksymiliana Gierymskiego. To oczywiście też, proszę Państwa, jest efekt właśnie specyfiki szkoły monachijskiej, gdzie tak Maksymilian Gierymski, jak Józef Brandt będą naczelnymi postaciami. Tu zdjęcie kilku malarzy z tego kręgu. Po prawej stronie na górze mamy właśnie Józefa Brandta z tym wąsem i obok niego Maksymilian Gierymski. I w
tak to, bo w pewnym momencie też pojawił się tam Juliusz Kossak i tak relacjonował on właśnie tą przyjaźń, również przyjaźń zresztą z Francem Adamem tego kręgu artystycznego. Rano o 9 schodzi się do tej roboty, do malowania. O 12 idziemy wszyscy razem z dodatkiem Kurelli, który tu zresztą też jest na tym zdjęciu siedzący, który w tym samym ogrodzie ma atelier Maleckiego i Redlicha na obiad, gdzie zwykle już zastajemy Łaszczyńskiego i Pilatiego. Koło 1 wracamy znowu każdy do swojego kąta. Koło 5 wyruszamy wraz z Adamem, chodzi o Franca Adama, który cały dzień z nami, bardzo nas wszystkich lubi i bez nas się nie rusza. Znowu kupą do kawiarni, tam Bossiego. Tam już zastajemy stół dla nas zarezerwowany i zasiadamy do kawy, cygara się pali, no, czasami bilard, a ciągle gawęda. Wieczorem się rozchodzimy, jedni na rysunki do akademii, drudzy do domu na kolację albo herbatę, najczęściej do Branta, gdzie fortepian w robocie Gierymski Maksymilian gra, Brandt śpiewa. Z Redlicha tysięczne figle się robią i tak żyjemy codziennie bez odmiany. Tak to Juliusz Kossak relacjonował życie artystyczne polskich malarzy z kręgu szkoły monachijskiej. Jak Państwo widzą, Franz Adam też był postacią tam ważną i on też ułatwił Brandtowi kontakty artystyczne w Monachium. Trzeba też przyznać, że niewątpliwym atutem Brandta mógł być jego nazwisko właśnie brzmiące niemiecko, chociaż artysta zawsze swoją polskość podkreślał. No i dosyć szybko wraz z tym sukcesem, o którym mówiłem, przyszło rozpoznanie, między innymi przez samego księcia Luitpolda Wittelsbacha, do którego Brandt razem z Horscheldem i Francem Adamem zostali zaproszeni na obiad, co było wyjątkowym wyróżnieniem i później te kontakty z księciem będą nadal intensywnie się rozwijały. Książę będzie gościł w pracowni Brandta i tym samym też, proszę zobaczyć, bardzo szybko Brandt stanie się jednym z najbardziej wziętych i cenionych malarzy Monachium. A my już jesteśmy na początku lat 70., gdzie to właśnie następuje i jeden z najsłynniejszych i wydaje się też najlepszych obrazów Brandta, Czarniecki pod Kołdyngą, mogą go Państwo oglądać zazwyczaj w zbiorach w ekspozycji stałej naszego muzeum, chociaż pierwotnie został zakupiony do zbiorów Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zdobył też bardzo duże uznanie krytyki, kiedy był pokazywany w Berlinie, w Wiedniu. Strona historyczna tutaj budzi pewne problemy specjalistom, który dokładnie moment Brandt przedstawił, ale to, co nas już na pierwszy rzut oka bardzo ujmuje, to taka malarska strona tego obrazu. Mało tutaj jest detali, mało tego szczegółu, a właśnie nastrój, taka specyficzna atmosfera, podniosłość też, ale i pewien element melancholii, czy takiej nastrojowości natury i bardzo specyficzna gama kolorystyczna, którą zresztą możemy właśnie wpisać w ogólną charakterystykę szkoły monachijskiej, gdzie Brandt będzie jedną z naczelnych postaci. Tu to akurat jest szkic do obrazu niezachowanego, ale też świetnie na nim widać ten tak zwany Stimmung, o którym pisał też Maksymilian Gierymski, ta specyficzna nastrojowość osiągnięta właśnie efektami malarskimi. No i też w tym czasie Józef Brandt wraz z tym sukcesem będzie, już mówiłem o tym, że też się zaprzyjaźni, będzie pomagał Maksymilianowi Gierymskiemu, ale też wokół niego będą się pojawiać następni polscy artyści, którym on będzie bardzo chętnie pomagał.
Jednym z pierwszych uczniów będzie właśnie Alfred Wierusz Kowalski, bo to właściwie będzie rodzaj takiej nieformalnej szkoły i to, czego sam artysta doświadczył, to przyjacielski kontakt najpierw z Juliuszem Kossakiem, a później z Francem Adamem się odwróci, jakby odwdzięczy się z kolei swoim uczniom takim podejściem. Zresztą też będzie się synem Juliusza Kossaka, Wojciechem w Monachium opiekował. I następny z kolei taki wielki obraz historyczny, tym razem to właśnie bitwa pod Wiedniem, już w tej tradycji, takiej sceny batalistycznej. To był obraz, na który złożyła się szlachta z Galicji, aby zakupić go jako prezent dla arcyksiężniczki Gizeli Habsburg z okazji właśnie jej ślubu z księciem Bawarii i już jako jej własność obraz był pokazywany na wystawie światowej w Wiedniu, gdzie też zebrał bardzo, bardzo pozytywne recenzje. I tutaj właśnie z tej wystawy światowej chciałem Państwu pokazać taki dyplom uznania, właściwie medal przyznania, dyplom przyznania medalu. I tutaj mógłbym wymieniać bardzo, bardzo wiele tych następnych wyróżnień, nagród. Brandt bardzo szybko stanie się członkiem różnych prestiżowych gremiów, akademii europejskich i jak Państwo widzieli, ta kariera dość szybko się na taką skalę międzynarodową rozpocznie. I jeszcze jeden z obrazów, właściwie kompozycja Powitanie Stepu, która to kompozycja do tej pory znana, też cieszyła się uznaniem. I proszę Państwa, to z kolei obraz, który jak widzimy bliżej jest jeszcze do takiej nastrojowości, o której mówiłem, przejście przez Karpaty, to obraz, który specjalnie na naszą wystawę przyjechał z Drezna. Dlatego, że obrazy Brandta, już jak słyszeliśmy, trafiały do różnych prestiżowych kolekcji, były chętnie zamawiane przez muzea, galerie, właścicieli prywatnych, a stosunkowo niewiele tych prac było w Polsce, bo też Brandt po prostu stał się takim drogim artystą. I jednak publiczność polska oczekiwała, znała Brandta z relacji prasowych. No i to obraz Zaloty Kozaka, kupiony przez właśnie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych przez zachętę za 500 rubli srebrnych, które to wtedy był najdroższym obrazem, jaki zachęta zakupiła. Obraz w tej chwili jest w zbiorach naszego muzeum. Zresztą sporo tych ważnych obrazów, o których też mówiłem, znajduje się w zbiorach jednak polskich, dlatego że był taki moment, kiedy właśnie ta sztuka XIX-wieczna przestała się już cieszyć powodzeniem i te niektóre przynajmniej te kolekcje można było, te obrazy wykupić i dużo, dużo później do Polski sprowadzić. To jest też taki obraz, jak Państwo widzą, już nie w tradycji wielkiego malarstwa historycznego, ale obraz dużo mniejszy, z tymi elementami rodzajowymi, często wywodzącymi się z jakichś inspiracji literackich, ale już niekoniecznie tak dosłownych, nie zawsze ilustracji jak na początku kariery. I ten nurt też u Brandta będzie się rozwijał, bo też po prostu był na takie mniejsze obrazy, było zainteresowanie, cieszyły się one dużą popularnością. Artysta inspiracji szukał w literaturze, w historii, obyczajowości, ale też i w swoich podróżach, o których mówiłem, i tutaj taki właśnie jeden ze szkicowników z Podola. Ale też i bardzo ważnym, o czym też mówiliśmy, elementem dla artysty potrzebnym, koniecznym przy malowaniu tego typu obrazów wypełnionych rekwizytami, była kolekcja jego własna różnych
przedmiotów. Tutaj widzą Państwo zdjęcie pracowni Brandta w Monachium. On tam kilkakrotnie zmieniał swoje pracownie. W efekcie to była duża pracownia, w której on trzymał te różnego rodzaju obiekty, które w dużej części też zachowały się do naszych czasów. I na wystawie mogą Państwo na taką próbę, na ile oczywiście muzealne warunki pozwalają, próbę przeniesienia nas choć troszkę do tej pracowni, mogą Państwo zobaczyć próbę, która tutaj, proszę spojrzeć na obraz, na ten stoliczek, który no już nie można było go tak naprawdę na tym dywanie zabytkowym postawić, trzeba było włożyć dywan do gabloty, ale proszę spojrzeć, że tutaj te elementy na tych historycznych zdjęciach Brandta spotykamy, ten sam obraz, czy właśnie, no to wszystko służyło pewnemu warsztatowi. To, co na wystawie możemy zobaczyć, to właśnie pracę artysty i tego, w jaki sposób on korzysta z różnych przedmiotów, strojów, broni, którą tutaj widzimy. I ta jego pracownia cieszyła się, była wręcz trochę taką atrakcją turystyczną, chętnie odwiedzaną, trochę takim muzeum, w którym można było tak egzotyczne przedmioty oglądać. Wspominałem, że jeszcze wrócimy do Horschilda, jak to Brandt o nim pisał. Otóż w 1971 roku, kiedy Theodor Horschild umiera, żona, wdowa zezwala artyście na prawo pierwokupu tej kolekcji. Zresztą Brandt był zainteresowany też innymi kolekcjami tego typu przedmiotów, gromadząc przez całe życie potrzebne mu obiekty. No i ta sława tej pracowni, proszę zobaczyć, ona też znajdowała swoje ujście w ilustracja, które się pojawiały, to jest ilustracja z tygodnika ilustrowanego, a ta z kolei z kłosów. I tutaj ta sława Brandta, nawet jeśli tych obrazów w Polsce było stosunkowo niewiele, była też bardzo duża. Pamiętają Państwo Aleksandra Pruszaka? Otóż teraz nie do końca do niego wrócimy, ale warto wspomnieć, iż był on właścicielem dworku, majątku w Orońsku. No i miał też bardzo piękną, jak widać po tym zdjęciu, żonę, Helenę z Wojciechowskich Pruszakową. Pamiętają też Państwo tą miłość młodzieńczą do pięknej śpiewaczki operowej. W pewnym momencie Brandt stwierdził, że jednak szukając sobie wybranki, wolałby, żeby to była Polka. No, Helena byłaby świetną partią, gdyby nie to, że była żoną jego przyjaciela. Jednak Aleksander Pruszak umiera w 1873 roku i mogą się już Państwo domyślić dalszej historii. Rzeczywiście uroda i inne przymioty Heleny spowodowały, że w 1977 roku zostanie ona panią Brandtową. Będą oni mieszkać na stałe, większą część roku będą spędzać w Monachium, to właśnie kamienica, w której po ślubie zamieszkali. Będą mieli dwie córeczki. Wcześniej z poprzedniego małżeństwa Helena miała jeszcze dwójkę dzieci, które Brandt też otoczył opieką. No i wspomniałem już o owym Orońsku i tutaj trochę teraz mają Państwo tą ilustrację do tego cytatu, o którym mówiłem, bo Brandt, pomimo że rozwijał swoją karierę w Monachium, do Orońska bardzo chętnie przyjeżdżał na wakacje. Tak pałac wygląda w tej chwili i jego wnętrza, no nie tak daleko jest, bardzo Państwu polecam wizytę w tym majątku, w którym obecnie mieści się centrum rzeźby polskiej, a więc nie tylko można odwiedzić miejsce tak bliskie Brandtowi, bo on się tak bardzo dobrze spełnił właśnie jako ów ziemianin, świetnie się w tej roli czuł. Wystrój pałacyku jest no nie do końca oryginalny, dlatego że w czasie I wojny światowej ten majątek będzie dość mocno zniszczony, ale ten klimat, jak Brandtowie spędzali wakacje tutaj latem, byli od właściwie momentu ślubu regularnie w Polsce. Tutaj jeszcze już późniejsze zdjęcie z jedną z tych córek, Anielą. No i
sam pałacyk, na jego tarasie między innymi Władysław Czachurski, którego już wspominałem, bo mówiłem o tym, że Brandt otacza opieką młodszych artystów i nawet się mówiło o takiej Wolnej Akademii Orońskiej, bo on bardzo chętnie gościł właśnie różnych artystów młodszych polskich, z Monachium też przyjeżdżających. I tutaj to życie towarzyskie też się toczyło. No i tutaj też, proszę Państwa, Brandt będzie już nie tylko kupował, znajdował jakieś fotografie, ale też będzie zamawiał albo wykonywał fotografie. My nie do końca wiemy, na ile on sam mógł je wykonywać. Wiemy, że chętnie się przedstawiał, bo tutaj jednym z nich właśnie jest też Brandt. Uwieczniał też swoich przyjaciół, tutaj na tym wozie Apoloniusz Kędzierski, ale też widzą Państwo, że to jest taki rodzaj fotografii upozowanej. Nie chodzi o fotografię przyjaciela, tylko o pomoc znowu w warsztacie, w pracy artysty. I proszę porównać ten wóz na fotografii i tutaj akwarelę niestety nie zachowaną, więc tylko też fotografię mogę Państwu pokazać, gdzie wyraźnie tamta fotografia posłużyła za punkt odniesienia. Brandt będzie bardzo licznie wykonywał tego typu fotografie i w bardzo różny sposób będzie je używał przy swojej pracy. No i tak jak powiedziałem, ten element takiej pewnej rodzajowości będzie tutaj się rozwijał w jego twórczości, z dużym też akcentem na właśnie chociażby, tu proszę zobaczyć, jaka zamieć w tych konfederatach barskich. Oczywiście jest tu jakieś odniesienie historyczne, ale to nie są już takie konkretne wydarzenia, o których mówiliśmy, to gdzieś jest umieszczone w tych realiach XVII-wiecznych, tu no, niezwykła umiejętność oddania właśnie tych warunków, takich trudnych pogody. I na naszej wystawie zobaczą Państwo ten obraz obok drugiego, bardzo podobnego. Obrona zaścianka, zupełnie dwa różne tytuły funkcjonujące, a zresztą mylone często, a obrazy bardzo podobne. I pokazuję Państwu to zdjęcie, bo proszę spojrzeć, że ten obraz drugi, tutaj pierwszy, on jest większy, ale podpisany jest tak, jak Brandt podpisywał swoje szkice. A więc trochę często jest taka sytuacja, że do końca nie wiadomo, co jest szkicem, co jest dziełem finalnym. To również dotyczy kwestii rysunków, akwareli. Tutaj mam dla Państwa takie właśnie zestawienie i zachowanych, i tych niezachowanych prac, bo Brandt będzie bardzo chętnie powtarzał swoje kompozycje, chociaż nie ma, tak jak tu w tym przypadku też widać, identycznych przez niego obrazów malowanych. On będzie brał pewne motywy, nawet tak całą kompozycję, tak jak tutaj czy tutaj, ale zawsze będzie się to różniło i bardzo często też się będzie różniło właśnie techniką, tak jak tutaj ci Żydzi prowadzący konie na targ, i proszę porównać z tą akwarelą polskie furmanki na wiejskiej drodze, która jest właściwie kompozycyjnie identyczna. Można byłoby przypuszczać, że to może jest szkic do tego obrazu, a wszystko wskazuje, że jednak tak nie było. Mówiłem o tym, że obrazy Brandta są w bardzo różnych kolekcjach również, no nie tylko europejskich, ale wręcz światowych. Na wystawie gościmy właśnie rysunki, które przyjechały z Berlina, to akurat jeszcze rysunek z Warszawy, ale to też kompozycja, akwarela, a tutaj też jeszcze jedna kompozycja, która przyjechała do nas z Kupferstich-Kabinett w Berlinie. No i to dopasowywanie tych kompozycji trwa, bo tak jak mówię, one często są dość podobne, a wykonywane bardzo różnymi technikami, różnymi sposobami ujęcia, ta sama kompozycja, a zupełnie inny sposób przedstawienia w tym takim bardzo prostym rysunku. Ten rysunek na początku twórczości Brandta będzie odgrywał bardzo ważną rolę, ale nawet tego typu efektowne
akwarele on będzie, raczej ich nie będzie pokazywał, nie będzie raczej, czy rzadko będzie je sprzedawał. To jest pewien wyjątek, dlatego że tutaj taki motyw samotnego jeźdźca, który u niego się często pojawia, to na wystawie zobaczą Państwo, może pokażę w całości, właśnie w takiej ramie efektownej, bo to była część albumu, która została ofiarowana Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu przez właśnie polskich artystów w hołdzie uznania. I jeszcze jeden obraz dobrze znany z naszej stałej galerii naszego Muzeum Narodowego w Warszawie, a zamówiony przez Galerię Narodową w Berlinie, odbicie Jasyru. Tutaj zachowało się bardzo wiele rysunków, takich właśnie tradycyjnie akademickich detali, szczegółów, które później składają się na tą wielką kompozycję historyczną, ale też i obrazy tutaj dosyć sporych rozmiarów, ale właśnie obraz bardziej taki rodzajowy z tym spotkaniem na moście, gdzie wyraźnie ta furmanka nam spada i ten ruch tego spadania, tej dramaturgii, tego przepychania się na tej drodze tutaj jest bardzo wyraźny. To jest z kolei obraz, ponieważ też i publiczność krakowska domagała się obrazu Branta, a więc tamtejsze muzeum zamówiło ten obraz. Brandt swoje honorarium przeznaczył na stypendium dla młodszych artystów, to też bardzo znaczące. A na przykładzie tego obrazu też zobaczymy, jak ten element taki tradycyjny właśnie szkicu przewija się, proszę Państwa, z czymś, co trochę jednak nas bardziej zaskakuje, z tymi fotografiami, które Brandt wykonywał zazwyczaj w Orońsku i z których też korzystał, gdzie właśnie ustawił tak tą formankę, aby później ten efekt dynamiki uzyskać. Zazwyczaj obrazy Branta to otwarta przestrzeń. Tutaj wyjątek, wspaniały też malarsko taki moment alarmu, gdzie ta dynamika jest spotęgowana przez to zamknięte pomieszczenie, ale bardzo rzadko taki efekt u Branta się prawie zupełnie nie zdarza. Zazwyczaj to są właśnie te rozległe stepy, kresy wschodnie, które miały takie konotacje dla Polaków, odniesienia do wolności, swobody, a z kolei, tak jak tutaj to obozowisko tatarskie, tak jak już mówiłem, dla publiczności zagranicznej było czymś takim egzotycznym. Branta uznajemy za dosyć tradycyjnego malarza w efekcie. Ale proszę Państwa, nie tylko ta fotografia, ale też i chociażby sposób kadrowania, który tutaj widzimy, zasługują na uwagę, bo przecież to nie jest kadrowanie tradycyjne, akademickie. Żaden konserwatywny malarz by sobie nie pozwolił na takie obcinanie tutaj nogi konia czy tych innych elementów. To też jest zresztą wpływ fotografii. Podobnie będą kadrować swoje obrazy na przykład impresjoniści, ale inne rozwiązania Branta, takie nowsze, nie interesowały. On w tą stronę był tam dość nieczuły na tego typu nowinki. Za to kompozycja zawsze go interesowała. I stąd tutaj taki dosyć nowatorski sposób ujęcia. No i jeszcze jeden aspekt, który też Państwo zobaczą na wystawie, w jednym miejscu zgromadzone pejzaże Branta, których jest stosunkowo niewiele, a też w naszych oczach zasługują na dużą uwagę, często malowane właśnie w Orońsku i często te elementy takiego pleneryzmu u Branta są wykorzystywane w takiej świeżości kompozycji, tak jak tutaj, ale ta świeżość znowu jest pozorna. Proszę spojrzeć, mamy zdjęcie, z którego po prostu Brandt korzystał przy malowaniu tego konia. Tu zresztą do tej kompozycji też byśmy fotografię dopasowali różnych elementów, a ten obraz Państwu pokazuję, bo to następny gość z zagranicy, a ich niewiele jest tutaj na naszej wystawie, to obraz ze zbiorów Muzeum Sztuk Pięknych w Lipsku.
I teraz jeszcze wróćmy do tej pracy Branta. Pomimo, że dużo mamy dzieł na wystawie, to też wiemy, że dużo się nie zachowało albo gdzieś zaginęło. I czasem jest trudno tak do końca prześledzić sposób pracy artysty. Wiemy o tym, że rysunek był czymś tradycyjnym i tutaj mają Państwo taki szkic właśnie centralnej grupy postaci w takiej tradycji właśnie myślenia dość akademickiego. No i później powstaje szkic malarski, dość dokładny, proszę zobaczyć, ale do tego pojawia się fotografia, o której już żeśmy mówili. I w efekcie proszę porównać, tu zresztą sam Brandt się też pojawia, o i proszę porównać teraz fragment tej fotografii z fragmentem gotowego obrazu, który za chwilę dopiero pokażę. Jeszcze na tym obrazie też następny element byśmy znaleźli, również wzorowany wyraźnie na fotografii. I później, proszę Państwa, spotykamy taki rysunek, gdzie mamy całość kompozycji. Wydawałoby się, że on powinien być wcześniejszy niż ten dokładny szkic malarski, a wszystko wskazuje na to, że jednak tak nie jest, o czymś świadczy ta kratka, którą tak dość słabo pewnie Państwo widzą. Ona jest bardzo delikatna, ale to jest jeden z podstawowych metod pracy artysty. Artysty właśnie tradycyjnego, akademickiego, ale też i realisty. A szczególnie Branta, który, jak wiemy, tak chętnie powtarzał swoje kompozycje. Tutaj po prostu przenosi jakby całość kompozycji z tego bardzo takiego sumarycznego rysunku już w gotową. I tutaj teraz widzą Państwo i te konie, i tą grupę postaci ze zdjęcia. I to jest jarmark w Bałcie na Podolu, już gotowa praca. Tak jak powiedziałem, rysunki zajmują bardzo różną, mają różną funkcję. W twórczości Branta są bardzo różnorodne, ale z biegiem czasu też ich znaczenie dla twórczości, dla pracy artysty będzie maleć, choć proszę zobaczyć, jak są różnorodne. Czasem są takie rysunki, których w ogóle byśmy po Brancie się nie spodziewali, jakichś takich drobiazgów, szczegółów, detali, ale to też przecież jest tradycyjny sposób studiowania właśnie szczegółów przez malarza. I też taki jakże nas ujmujący właśnie plenerowy widoczek parku w Orońsku przy okazji wystawy rocznicowej właśnie w Orońsku. Tam próbowano zrekonstruować taką pracownię do pleneru Branta, którą on używał. I proszę Państwa, no wiele jest też obrazów, które znamy tylko z fotografii. Co? Tego jeszcze nie powiedziałem. To jeszcze jedna funkcja fotografii u Branta, że on sam fotografował swoje obrazy. I też jako element archiwalny zapewne, ale też i cały czas potrzebny mu w pracy. I tutaj taki przykład właśnie obrazu, który jest zaginął w czasie II wojny światowej na posterunku. Znowu inna wersja, taka dynamiczna, samotnego jeźdźca. No i te późniejsze obrazy, oczywiście ich jeszcze jest wiele, to zobaczą Państwo je na wystawie. Tutaj szkic najpierw pokazuje szkic do Matki Boskiej Ormiańskiej i wersję, też obraz z naszych zbiorów, Modlitwa w stepie. Kiedyś ten obraz nosił tytuł Matka Boska Poczajowska, ale okazało się, że nie jest to odpowiedni tytuł dla tego obrazu. Pierwsza wersja tej kompozycji znajduje się w zbiorach Lwowskiej Galerii, ale niestety nie udało się tego obrazu i innych ze Lwowa sprowadzić. Niektóre się pojawiły 3 lata temu właśnie w Orońsku. I jeszcze jedna kompozycja, która też zrobi na nas na pewno wrażenie. Zaczynam od wersji z 1984 roku z Muzeum Narodowego w Kielcach, wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa. I niewielki szkic, który był dużym zaskoczeniem też dla specjalistów, bo okazało się, że jest to szkic namalowany właśnie na fotografii, a co więcej, szkic, który na którym też pojawia się ta kratka, a więc Brandt go również do powielenia tej kompozycji musiał wykorzystać. I późniejsza wersja już z lat 90. i inne ujęcie podobnej sceny. Tu zresztą warto wspomnieć o pewnej nieścisłości historycznej, dlatego że widzą Państwo w
tle pałac w Wilanowie, który za czasów Jana III Sobieskiego tak nie wyglądał. On nie miał wtedy jeszcze tych skrzydeł. Brandt w swoich zbiorach miał zdjęcia Wilanowa, na nich się opierał. No musiał mieć świadomość, że tutaj trochę zmienia historię, ale być może, tak mi się wydaje, no nie chciał wprowadzać nas w błąd, od razu wiemy, że to Wilanów. No i tego typu nieścisłości, w których sobie nie zdajemy sprawy, pojawia się dosyć sporo, bo tam tutaj w jednej z tych kompozycji pojawiają się te sanie, które tam tak dobrze grały, a tak naprawdę są to, i wyglądają na takie bardzo historyczne, a tak naprawdę są rzeczywiście historyzujące, ale pochodzą z XIX wieku, bo to sanie z kolekcji Ludwika Bawarskiego właśnie. Ludwika II Bawarskiego. I proszę Państwa, obrazu, którego nie zobaczymy na wystawie niestety, no bo nie wszystko się dało sprowadzić, to obraz, który znajduje się w Savannah w Stanach Zjednoczonych. Specjalnie do muzeum tamtejszego został kupiony. Bitwa pod Warką, a więc właśnie znowu ta tradycja takiej dynamicznej, batalistycznej sceny. Ale gościmy obraz z Triestu, z tym napadem i znów dynamiką, gdzie tutaj pokażę Państwu właśnie, jak Brandt wykorzystał zdjęcie z tymi zabudowaniami. Tych przykładów jest jeszcze bardzo wiele. Tutaj dopasowywanie trwało, który fragment, z którego zdjęcia albo z którego szkicu może pochodzić. I proszę Państwa, dochodzimy do późnej twórczości Brandta, to już praca jeszcze przed, ale już gdzieś w okolicach 1900 roku malowana. Późna twórczość to takie zagadnienie w historii sztuki często dosyć kontrowersyjne. Kiedyś późna twórczość Tycjana czy Rembrandta, a również i bardziej współczesnych jak Degas czy Monet, była mało doceniana. I do tej pory można usłyszeć głosy dość negatywnie o tych ostatnich pracach Brandta, które jednak się trochę różnią, bo tutaj ten element samego rysunku również w kompozycjach malarskich jest dużo mniejszy, co widać przy chociażby prześwietleniu obrazu. Tutaj fragment tego obrazu teraz Państwo widzą i też rzeczywiście samych szkiców już Państwo zobaczą dużo, dużo mniej. Brandt coraz bardziej akcentuje ten element dynamiki, dochodząc właściwie do takiego rodzaju pewnej manieryczności w przedstawieniu tych. No, nie wszystkim się to podoba. Ja mam wrażenie, że jest to też moment, który zasługuje na uwagę, bo Brandt nie poszedł w stronę takiej typowej awangardy. Znajdujemy szczególnie w jego rysunkach takie bardzo syntetyczne, sumaryczne prace, ale to go w efekcie w twórczości nie interesowało. On nie poszedł tą ścieżką, którą się rozwijała sztuka europejska w tym czasie. To go niespecjalnie fascynowało. Za to on konsekwentnie rozwijał swoje zainteresowania, osiągając może dość zaskakujące, ale wydaje się dość ciekawe efekty. Tutaj chyba ostatni ważny obraz Brandta, który też budzi tu spore zaskoczenie, Bogurodzica, jak się przyjrzą Państwo tym szlachcicom pojawiającym się, to właściwie jakby byli od takiej sztampy, prawda? No, Brandt cały czas powtarzał pewne motywy, to widzieliśmy, ale on musiał sobie zdawać sprawę, że tu tak dosłownie powtarza tą twarz tego wąsatego szlachcica. Dlaczego tak zrobił? Czy należy to uznać za błąd przy tak doświadczonym artyście? A może bardziej obraz nabiera takiego metafizycznego, chciałoby się wręcz powiedzieć symbolicznego wyrazu. I proszę Państwa, jeszcze fotografia obrazu, który proszę zobaczyć, samą postać już żeśmy też widzieli, bo to jest taka powtórka tej postaci z lat 80. To jest obraz, który jakby, czy właściwie fotografia niezachowanego, nie wiemy, gdzie się znajduje ten obraz, czy jest zachowany, obrazu, który, jak się udało ustalić, w 1909 roku Brandt ofiarował Henrykowi Sienkiewiczowi. I tutaj chciałbym Państwu zacytować właśnie fragment listu, jaki Henryk Sienkiewicz ujęty tym prezentem wysłał do artysty, a wcześniej też nie krył zachwytu dla jego obrazów.
Otwarcie wyznaje, że waszemu mistrzostwu i waszemu niezrównoważonemu poczuciu rycerskiego i stepowego życia dawnych Polaków zawdzięczam niejedno natchnienie, niejeden pomysł i wprost niejedną scenę w mojej trylogii. Pomiędzy tysiącami ludzi sławiących wasze dzieła ja należę niezawodnie do tych, którzy je najlepiej rozumieją i najgłębiej odczuwają. Chciałem Państwu to zacytować, bo to rzadki przypadek, że inny wielki artysta tak otwarcie przyznaje się do inspiracji i z taką czołobitnością wyraża swój zachwyt. Wracamy do tego bardzo takiego pozytywnego życia rodzinnego, tutaj Brandt ze swoim już wnukiem. Tu pojawi się pewna rysa. No, Brandt już był dosyć zaawansowany wiekiem, zdiagnozowano u niego cukrzycę, zaczęły się problemy ze wzrokiem. No i w 1914 roku wybucha I wojna światowa. Tak jak mówiłem, pałacyk i ten majątek zostanie najechany przez Niemców, częściowo zdewastowany. Brandtowie przeniosą się do Radomia. Brandt będzie wtedy kilkakrotnie chory, przejdzie zapalenie płuc. No nie mógł przewidzieć, że w efekcie wojna przyniesie odzyskanie niepodległości, przyniesie to, o czym marzył on i jego rodacy. Umiera w Radomiu w 1915 roku. Tu odbywają się właśnie uroczystości jego pogrzebu, no, w trudnych warunkach wojennych, a więc też i nie wszyscy przedstawiciele, którzy by chcieli, różnych organizacji mogli tam przybyć. I proszę Państwa, nasza wystawa tu w Muzeum Narodowym w Warszawie wpisuje się w obchody stulecia niepodległości Polski, bo to marzenie Brandta zostało już po jego śmierci zrealizowane. I na koniec chciałem Państwu pokazać fragment jednego z obrazów. Na bardzo wielu obrazach to Państwo zobaczą. Mówiłem o tym niemieckim nazwisku Brandta, ale on zawsze bardzo był dumny ze swojego pochodzenia i właściwie prawie zawsze podpisywał się właśnie w ten sposób. Józef Brandt z Warszawy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wystawę. Zapraszam Państwa też na pozostałe wykłady, między innymi na cykl czwartkowych wykładów. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie naszego muzeum. I również zapraszam Państwa na moją stronę prywatną przy okazji, gdzie również reprodukcje prac Brandta i widoki wystawy w przyszłości Państwo będą mogli zobaczyć. Bardzo dziękuję za uwagę.